Zgadza się, panie przewodniczący. Drodzy państwo, właściwie rozpoczniemy sesję, ale tutaj byśmy chcieli gospodarze dwa słowa do was. Tak, chcieliśmy serdecznie wszystkich przywitać w naszych progach, które jeszcze troszeczkę i będą zupełnie wykończone, bo tak jak widać z tyłu jeszcze jest budowa. Także tam lepiej później nie zapędzać się na tyły, tutaj z przodu stać. No i co my powiemy? Ten obiekt tak już ponad 3 lata, prawie 4, jak kupiliśmy, to większość zna pana Kostrzewy, bo to były plantacje truskawek tu naokoło. Zastaliśmy w takim stanie, że śnieg był w środku, dach po prostu był zawalony. I długo myśleliśmy, co z tym zrobić, więc zburzyć, ale tak jak popatrzyliśmy na to całe gospodarstwo, szkoda nam tego ducha było, który w tych murach był. I postanowiliśmy to odrestaurować. I według tej daty, bo ta data mnie najbardziej zainspirowała, która oryginalnie wisi na budynku, 1867, to po prostu ja sobie pomyślałam, Boże, to jeszcze kobiety właśnie w długich sukienkach chodziły. To tak długo i te mury stoją, jak to kiedyś zbudowano. Ta część, w której siedzimy, to nie była tak zwana poniemiecka, to właśnie już polscy gospodarze dołączyli jako garaż pod ciągniki. My po całości zrobiliśmy nowy dach, nowe wyposażenie pokoi i tak mamy zamiar taką agroturystykę tutaj prowadzić właśnie. Mamy nadzieję, że turyści spragnieni ciszy, bo tak ostatnio nawet ktoś spał, przyszedł, ja przyszłam, śniadanie zrobiliśmy, się pytam z Warszawy ludzie. Ja mówię, i co, jak się spało? A oni, dobrze, ale, a ja już tak słucham, Boże, co za ale, co? Ale tak cicho, to tak cicho, jak może być tak cicho? To było dla nich zdziwienie, bo w Warszawie, mieszkając w centrum, w ogóle nie znają takiej ciszy, jak tutaj jest. No i co jeszcze ważnego? To było to właśnie takie moje przywitanie wszystkim. Życzę smacznego. Staraliśmy się, żeby wszystko było takie swojskie, robione. I teraz chciałam jeszcze powiedzieć, bo mam możliwość, a sami sobie domek podkopaliście, bo byliśmy już taką prośbą, że musieliście postawić znaki, gdzie nas znaleźć, że nie ma cały czas znaku Wikielec. Ludzie, ile paczek już kurierskich odjechało z powrotem stąd, bo po prostu nawet braniewiacy nie wiedzą, że jest taka wioska, no bo tu nikt nie mieszkał, to tak po prostu jest taka miejscowość jeszcze tam pod Sławą. I też się można, i też tak. Nie, tu paczki przychodziły stamtąd. No, na szczęście tam się wybrał. Tak. Sześć paczek z Jeskim Wyjazdek, może to i dobrze, będę wpadł, miała do końca życia. Ale nie, no oczywiście wszystko oddaliśmy. Także bardzo proszę, nie wiem kto kompetentny od tego jest, żeby ten znak drogowy, bo my byśmy dawno już to postawili, a my nie możemy tam nic postawić, bo to jest pas drogowy. Drogi wojewódzkie. Tak. Nie jest ten właśnie znak, strona, że jest ten Wikielec, bo naprawdę ludzie, kurierzy tego nie wiedzą. I to jakiś ktoś tu zaproszony, to też błądzą i nie wiedzą, co skręcić, w którą ścieżkę. Także to jest taka od nas prośba. Mąż jeszcze. Na pewno to prośba. Już ja dziękuję. W domu jestem, słuchajcie, od słuchania, a żona jest od mówienia. Także to, co trzeba było, chyba tak. A bo ty chcieli obrazić taką teczkę, dwa słowa. Dziękujemy za to, że dzisiaj nas gościcie, za to, że w tak pięknym miejscu. Przyjemnie nas spotkać. Zapraszamy, żeby ta współpraca z gminą się zacieśniała. A ja jeszcze chciałam powiedzieć, że chętnych do zwiedzenia, kto nie był w pokojach, kto chciałby zobaczyć, to potem w takich mniejszych grupach, czy ja, czy moje córki oprowadzą i pokażą. Pokoje są otwarte, będzie można zwiedzać. No i cieszymy się, że takie miejsce na mapie gminy powstało, także to też pójdzie w świat. A kto jeszcze ma jakieś dla nas, nie wiem, pomoc, gdzie pójść, gdzie uderzyć, gdzie co zrobić? Bo ta stodoła się wali, a to są koszty już niesamowite. A to jest tu naprzeciwko ten wielki budynek. Tam też coś już trzeba zrobić, bo jest w opłakanym stanie. Może jakieś dotacje, ja wiem, że gmina to nie, ale może ktoś wie. Będziemy nawet słuchać, tak? Gdzieś jeździmy. Gdzie, tak, że kto by mógł pomóc jakoś tam. Finansowanie, dofinansowanie jakieś, może tam jakieś, nie wiem. Batko, kultura, panowie, panie i panowie, to rozpocząć sesję, także nie przeszkadzamy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.
No, to jest odpowiedź pozytywna. No i to już sobie odpowiedzi się. Dobra, to po prostu trzeba i będzie szybciej. Dziękuję. Chociaż dobrze, że usłyszałem. Witam wszystkich serdecznie na sesji Rady Gminy Braniewo w dniu 2023 roku. Chciałbym serdecznie tutaj przywitać pana burta Gminy Braniewo, panią skarbnik, osoby w postaci pani Basi, pana Łukasza, pana Jana. Serdecznie witam panią dyrektor biblioteki gminnej, panią dyrektor szkoły oraz panią dyrektor gminnego ośrodka pomocy społecznej. Szukam pana Roberta, jest pan prezes, witam pana prezesa Beli, witam pani i panów radnych, witam serdecznie pani i panów sołtysów. Poczytam państwu porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji. Szanowni państwo, na 15 radnych, 11 jest obecnych, 2 jest usprawiedliwionych. Dwie osoby prawdopodobnie gdzieś błądzą, mamy się spóźnić, także chwila jeszcze trzeba poczekać. Chwilę trzeba poczekać. Ja bym biały dziecko. Punkt trzeci, informacja przewodniczącego Rady Gminy spraw w procesie między sesjami. Punkt czwarty, informacja burmistrza gminy spraw w procesie między sesjami. Punkt piąty, raport o stanie gminy Braniewo przedstawiony Radzie Gminy Braniewo przez wójta gminy Braniewo za 2022 rok. Punkt szósty, debata nad raportem o stanie gminy Braniewo na 2022 rok. Punkt siódmy, uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy Braniewo wotum zaufania. Punkt ósmy, sprawozdanie wójta gminy Braniewo z wykonania budżetu gminy Braniewo za 2022 rok. Punkt dziewiąty, odczytanie uchwały składu przewodniczącego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii i przedłożonym przez wójta gminy Braniewo sprawozdaniu o wykonaniu budżetu gminy na 2022 rok. Zapraszamy. Wolne miejsca, proszę szukać. Na tak, punkt 10. Czytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie wójtowi gminy Braniewo absolutorium za 2022 rok. Punkt 11. Odczytanie uchwały składu wykonawczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Braniewo w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Braniewo za 2022 rok. Punkt 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Braniewo oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok. Punkt 13. Uchwała w sprawie udzielenia wójtowi gminy Braniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Punkt 14. Przerwa 15 minut. Punkt 15. Uchwała w sprawie zmiany programu usuwania azbestu z drogów zawierających azbest w terenie gminy Braniewo na lata 2011-2032. Punkt 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i bezpłatności nieruchomości położonej w obrębie Szyleny. Punkt 17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalnego wniosku sołectwa Gronowo. Dotyczy tego zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok. Punkt 18. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalnego wniosku sołectwa Rudłowo. Nie? Ktoś coś tutaj? Dobrze, przepraszam. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalnego wniosku sołectwa Rudłowo dotyczy tego zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok. Punkt 19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 115 na 2022 Rady Gminy Braniewo z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia obecnej prognozy finansowej Gminy Braniewo na lata 2023-2028. Punkt 20. Uchwała w sprawie zmian budżetu Gminy Braniewo na 2023 rok. Punkt 21. Zapytania i wolne wnioski. Punkt 22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. I punkt 23.
zakończeniowy. Czy są jakieś uwagi, jeśli chodzi o ten... Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, w związku z zatwierdzeniem przez Wody Polskie taryf na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, chciałbym od czerwca chciałbym wprowadzić do porządku uchwałę w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen ścieków i wody. Dobrze, dziękuję Panie Wójcie. Ja proponuję tutaj 18a wprowadzenie. Czy są jakieś uwagi, jeśli chodzi o to? Przegłosujemy porządek obrad po zmianach. 20? Czy nie? 20? Nie, 18, dobra. Tak, 18. Dobrze. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem porządku obrad po zmianach? Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Nie, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. 11 głosów za. Została wprowadzona jedna głosy. Przechodzimy do punktu następnego. Informacja przewodniczącego Rady Gminy spraw w okresie między sesjami. Trochę tego było. Tak, 2 maja uczestniczyłem też z Panem Wójtem w Dniach Flagi Rzeczypospolitej Polskiej przy Bazylice Mniejszej. 3 maja z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji uczestniczyłem też z Panem Wójtem. 7 maja odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka w Żelaznej Górze. 16 maja obchody Święta Straży Granicznej w Grzechotkach. I tutaj w imieniu komendanta placówki Straży Granicznej, pana Tomasza Kwiatkiewicza, pułkownika, tutaj na ręce pana Wójta mam zaszczyt przekazać taki medal. Pan i prosił też podziękować wszystkim radnym, gminie Braniewo za bardzo dobrą współpracę. My też jak co roku to zawsze pomagamy dla straży przy organizacji tego dnia. Także miło proszę przekazać podziękowanie. Uczestniczyłem wraz z panem sołtysem Grzechowym. Z 19 maja odbyło się samorządowe forum sołtysu w Olsztynie. Miałem przyjemność z grupą sołtysów w Ostródzie, przepraszam. Miałem z grupą sołtysów przyjemność uczestniczyć. Szkoda, że nas tak było mało, ale nasza grupa stwarzała, że byliśmy bardzo liczni. Tak. 21 maja uczestniczyłem w premierze w Kromborku musicalu Kopernik. To było na dziedzińcach wzgórza katedralnego. Bardzo piękne widowisko. Na następny dzień też to się było, także bardzo dużo osób tam przybyło, miejsc było naprawdę. Wszystko było zajęte. Cały ten dziedziniec był piękny musical. Będzie prawdopodobnie, chyba nie wiem, czy w tym roku, czy w następnym będzie oświetlany. 27 maja odbył się bal charytatywny w Żelaznej Górze. 31 maja odbyła się Komisja Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej. 1 czerwca w Lipowinie uczestniczyłem w Centrum Aktywności Seniorów w Lipowinie. Tutaj jeśli chodzi o to spotkanie, to Pan Wójt tam chyba więcej powie na ten temat. I dzisiaj przed sesją odbyła się Komisja Budżetu. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Ile na tym baru tam było? Do tej pory to co wiem, ponad 13. Chyba 12 albo 14 tysięcy już jest. No nie wiem. Przechodzimy do punktu następnego. Informacja wójta gminy wraz w okresie między sesjami. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, witam wszystkich. Od ostatniej sesji taki dosyć intensywny czas, jak wiecie, przede wszystkim miesiąc maj to jest miesiąc ochrony przeciwpożarowej, więc spotkań ze strażakami i tych uroczystości strażackich było dużo, ale może tak po kolei, to 2-3 maja obchody i Święta Flagi, i Święta Konstytucji w Bazylice Mniejszej w Braniewie.
3 maja także po południu brałem udział w obchodach trzeciomajowych u wojewody. W Urzędzie Wojewódzkim tam też otrzymałem medal na stulecie od prezydenta, na stulecie odzyskania niepodległości. 5 maja odbyły się powiatowe dni strażaka, była msza w katedrze i też poczęstunek taki strażacki w Raniewie. 7 maja odbyły się dni strażaka w Żelaznej Górze. 15 maja podpisaliśmy w Urzędzie Miasta list intencyjny związany z powstaniem lokalnego partnerstwa do spraw wody w powiecie braniewskim. I tutaj też, tak jak już wcześniej wspominałem Państwu, starałem się bardzo o to, żeby takie partnerstwo powstało, ponieważ no, na dzień dzisiejszy nie wiemy, jeszcze nie ma tych środków z KPO, ale na te jakby inwestycje związane z ochroną przede wszystkim wody, bo to nie tylko odprowadzenie, ale też retencja, zatrzymanie wody, szczególnie u nas na tych terenach polderowych, to możliwe, że będzie na to naprawdę dużo pieniędzy i poprawimy stan tej naszej infrastruktury. 18 maja odbyły się obchody Święta Straży Granicznej w Grzechowskach, tutaj właśnie przewodniczący wspominał, brał udział w moim imieniu. 19 maja, ten dzień Sołtysa w Ostródzie, ale także obchody Święta Straży Granicznej w Raniewie. Na placu wewnętrznym 19 maja też Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbył się apel z okazji Dnia Strażaka. To była okazja do awansów, promocji zawodowych strażaków. Z naszej gminy też uczestniczył poczet sztandarowy na tej uroczystości. 21 i 2 maja to były uroczystości związane z rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika. Też miałem przyjemność uczestniczyć i w tym musicalu, i na drugi dzień w takich obchodach w katedrze, gdzie składaliśmy też właśnie kwiaty na grobie Kopernika i można było zwiedzać muzeum. 25 i 6 maja brałem udział w konferencji Lokalne Partnerstwa do Spraw Wody, zorganizowaną przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego. To też była okazja, żeby uroczyście podpisać te partnerstwa, które wynegocjowaliśmy, można powiedzieć, w powiatach. I odbyły się szkolenia właśnie dotyczące tych inwestycji. 30 maja uczestniczyłem z burmistrzem w uroczystości nadania sztandaru dla Aresztu Śledczego w Elblągu z oddziałem w Braniewie. Dlatego też byliśmy zaproszeni, ponieważ w Braniewie ten areszt jest oddziałem Aresztu Elbląskiego. 30 maja odbyła się gala 25-lecia samorządu województwa. 1 czerwca wczoraj nie uczestniczyłem, wczoraj miałem przyjemność być w szkole u dzieci, także tutaj zapisane konferencje, ale wczoraj już nie pojechałem na tą konferencję właśnie ze względu na to, że był Dzień Dziecka i otwarcie Centrum Aktywności Seniorów w Lipowinie. Też bardzo cieszy ta inicjatywa. Będzie to na razie w formie wolontariatu, ale już jakby mamy deklarację Fundacji Żółty Szalik, że pojawią się jakieś, jak będą jakieś projekty, to będą pisane i w ramach projektów zawsze jakieś środki się znajdą na realizację. To dlatego zachęcamy, może przyglądajcie się, jak to działa w Lipowinie, może na innych świetlicach, w innych miejscowościach. Wczoraj w Lipowinie były panie z Bemowizny, także też się już mocno zastanawiają, czy trochę tej aktywności seniorów nie pobudzić w Bemowiznie. Mam nadzieję, że to się będzie rozwijać. Forma nie jest ważna, słuchajcie, aby się spotykać i coś konstruktywnego robić. I to jest najważniejsze, żeby nie siedzieć w domu. No, tak tym seniorom mówię, żeby nie dali sobie wmówić, że już nie warto. Wszystko warto. Trzeba tylko trochę chcieć. Odbył się, tak jak już przewodniczący wspominał, bal charytatywny też w Żelaznej Górze. Tutaj nie ma radnej Gosi, ale tutaj chciałbym podziękować właśnie warmiankom za podjęcie tej inicjatywy, za zrobienie tego, zorganizowanie tego balu i zebranie środków.
Dostaliśmy w ostatnim czasie, otrzymaliśmy środki na ten wniosek dotyczący monitoringu. Też drugie miejsce w województwie, także ładnie wniosek napisany. Tu dziękuję pracownikom, współpracownikom moim. Kilka fajnych pomysłów udało się zamieścić, no i dlatego taka wysoka lokata. Tutaj no, niestety nie mogliśmy objąć wszystkich świetlic. W tym etapie postaramy się zarok pisać na kolejne, jeżeli będą takie potrzeby, ale tutaj na tym etapie chcieliśmy po pierwsze zabezpieczyć te świetlice, gdzie są remizy, żeby ten monitoring obejmował po prostu sprzęt. Wiecie, tego sprzętu mamy coraz więcej, coraz droższy, a o to bezpieczeństwo trzeba dbać na tych świetlicach. No i te nowe, które będą teraz oddawane do użytku, świetlice, tam też zostanie wykonany monitoring. Otrzymaliśmy, to też pani Skarbnik będzie mówić, ale tak, otrzymaliśmy środki na tą kuchnię przy Lemach, także to też jest... monitoring to jest 100 tysięcy, wkład własny 5 tysięcy od gminy tylko. Kuchnia to jest 80 tysięcy dofinansowania, 20 tysięcy wkładu własnego, czyli też 80% dofinansowania, wysokie dofinansowanie. No i mam nadzieję, że uda nam się po prostu, tak jak w Lipowinie jest kuchnia, myślę, że spełniające już oczekiwania i standardy, to, że w Szylenach to samo uda się nam w tym roku osiągnąć. Z panią dyrektor wczoraj też tam oglądaliśmy te pomieszczenia. Jak wiecie, dostaliśmy na tą halę, bo nie wiem, czy to było jeszcze przed tamtą sesją, czy po sesji, no ale dostaliśmy na tą halę, może i nie mówiłem jeszcze, sportową w Szylenach. I dzięki temu też uda nam się przeorganizować też te pomieszczenia, które mamy, bo tam jest dwie klasy takie jakby połączone, była taka sala, żeby dzieci mogły ćwiczyć. Z tej sali będzie sala zajęciowa, a tam gdzie jest te okienka, wiecie, gdzie zawsze są zebrania sołeckie, no to tam zostanie już po prostu stołówka, żeby te dzieci nie musiały siedzieć, a za okienkiem pani garami tłuką, nie? I słyszą, jak tam się kotlety się tłuką, nie? Także też to poprawi jakby komfort dzieci. Też tutaj kilka osób pytało, że czy jakby no, taką wskazywało konieczność czy potrzebę wybudowania orlika w Lipowinie. I tak, no wiadomo, mieszkańcy zagajają, no to ten temat też dwa słowa może powiem. Oczywiście, jeżeli my już to z panią dyrektor już dawno rozmawialiśmy i marzyłoby nam się, żeby ten orlik tam powstał, no mam nadzieję, że na jakieś takie zewnętrzne boiska też będą programy, to oczywiście będziemy występować, tak? Bo drugiej sali no, w Lipowinie nie wybudujemy, bo to by nie miałoby sensu, a za to Szylemy no, już 30 lat czy ileś czekają, także, więcej. No albo i więcej, także też cieszę się, że udało się te środki pozyskać. Aktywna tablica też, tak? Złożyliśmy, jeszcze nie mamy decyzji, ale no, myślę, pracownia będzie klimatyczna. Tak, a we wtorek z panią dyrektor właśnie udajemy się do, już najbliższy wtorek, do Olsztyna, do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska właśnie na konferencję dotyczącą finansów, jakby możliwości finansowania inwestycji przez gminy, ale też będzie podpisanie właśnie umów na dofinansowanie na te pracownie klimatyczne, jak przypomnę, 50 tysięcy, tak? 75. Centrum Aktywności Seniorów, już mówiłem, folię. Przeszedł wniosek na folię, chyba 45 tysięcy, nie wiem, czy to całość, czy dofinansowania na folię. 45 całość. Całość. 19 czy 18 tysięcy jest wkładu. 19 tysięcy wkładu gminy. Podnieśli teraz już te wkłady. Reszta jest z dofinansowania. Też jak najszybciej, jak wyłonimy operatora, który będzie odbierał, to na pewno będą informacje. Pozgłaszane są te osoby. Na pewno będziemy wtedy informować, w jaki sposób to będzie, czy trzeba będzie gdzieś dowieść, czy tak jak w latach poprzednich, że odbiorą, nie? Ale to mówię, musimy wyłonić wykonawcę i jak będziemy już mieli podpisaną umowę, to będziemy Państwa informować. Jeśli chodzi o takie informacje bieżące, tutaj już radnego z nowej posłanki informowałem, ale o sądy słucha teraz. Mamy wstęp, dzisiaj rozmawiałem z KOWR-em, mamy wstępną zgodę na przyjęcie plaży w nowej posłance. Czyli jest już jakby poszło, można powiedzieć, pozytywna decyzja. Po
następnym tygodniu sekretarz jest na urlopie, ale po tym urlopie jedzie do Olsztyna uzgadniać podziały, uzgadniać jakby merytorycznie cały ten proces przyjęcia tej plaży, także też się cieszę, będziemy mogli w przyszłości zainwestować w jakieś takie miejsce dla mieszkańców tam stworzyć. No takim minusem jest, że to jest transakcja wiązana, dostajemy plażę, ale dostajemy razem z plażą 17 mieszkań. Ale spokojnie wszystko tutaj jakby przejrzeliśmy. Też nie wzięliśmy wszystkiego, co, że tak powiem, kogo chciał się pozbyć, tylko wzięliśmy takie mieszkania, które mieszkańcy chcą wykupić. Także to będzie tylko taki kłopot dla nas, że my przejmiemy, trzeba będzie porobić wyceny i wtedy mieszkańcy będą mogli wykupić. Dla nas to też jest dobre, bo wiecie Państwo, często mieszkańcy przychodzą i proszą, żeby tak zrobić, bo z gminy mogą kupić za 1%, tak? Często to jest 500-600 zł za mieszkanie płacą. Notariusz jest droższy, tak? Ale na przeszkodzie stoi to, że przejmując gmina od... Przejmując z KOWR-u mieszkanie, musimy zapłacić za akt notarialny. Często to jest 2,5-3 tysiące złotych. A później za miesiąc, dwa sprzedajemy to samo mieszkanie i dostajemy 500 złotych. Więc no, nie ma tutaj takiego ekonomicznego uzasadnienia. No, ciężko dokładać do tego biznesu, nie? Dlatego tutaj też będzie taka okazja, bo to wszystko będzie w jednym akcie, to te koszty też się, że tak powiem, spłaszczą, tak? Bo wiadomo, że akt na jedno mieszkanie więcej kosztuje niż na te widełki, po prostu się zmniejszają, jak ta suma będzie większa, tak? Więc no, cieszę się z tej plaży. No jeszcze tak z takich bieżących spraw to sprawa śmieci. To jest coś, wczoraj burmistrz był u tego, u prezydenta Wróblewskiego na rozmowie. No niestety nic, jakichś takich porozumień się nie udało osiągnąć. Miasto Elbląg nie chce, znaczy nie miasto, ZUO Elbląg nie chce finansować przewozu tych śmieci z Braniewa, bo do tej pory było tak, że śmieci z gminy, z miasta, z Pieniężna trafiały na stację przeładunkową w Braniewie. I tam były wstępnie tak jakby segregowane. Co miało jechać do Elbląga, no to było przeładowywane ze śmieciarek na takie ruchome podłogi, takie specjalne samochody. I takim jakby można powiedzieć zbiorowym transportem jechały do Elbląga. A to co można było na przykład, nie wiem, plastik sprzedać, ktoś chciał kupić, to część tych rzeczy po prostu jechało bezpośrednio gdzieś tam do recyklingu. No niestety miasto Elbląg stwierdziło, że no po prostu niech tych kosztów transportu, chociaż no nie dostaliśmy takich wyliczeń na papierze, można powiedzieć, ale prezydent Elbląga twierdzi, że to jest ponad 1 000 000 zł i on tego jakby nie chce wrzucać do kosztów działalności ZUO, tego transportu z Braniewa do Elbląga. No i prawdopodobnie zostaniemy postawieni. Rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu z takim ZUO Olsztyn, bo też słyszeliśmy, że w Medynach robią pod Lidzbarkiem taką stację przeładunkową, no ale u nas akurat czy do Medyn jechać, czy do Elbląga to jest ten sam kilometraż, bo Pieniężno ma bliżej, to oni prawdopodobnie przejdą do Podolsztyn. No my jesteśmy, można powiedzieć, skazani na to ZUO Elbląg. No tylko, że teraz, jak do tej pory nie płaciliśmy kosztu, można powiedzieć, transportu tylko po terenie gminy, no to teraz jeszcze dojdzie koszt transportu do Elbląga. I to już wiemy, że to na pewno wpłynie na... Nie wiem, umowę mamy do końca lipca i z końcem lipca ta umowa się rozwiąże, bo wypowiedzenie dostaliśmy 3-miesięczne. Myślałem, że te rozmowy jakby uda się dojść do porozumienia, no ale ewidentnie tutaj słuchajcie, każdy chyba dba o swój interes, wyrzucając koszty ZUO, te koszty transportu, oni po prostu utrzymają cenę w Elblągu, tak? A my dostaniemy, że tak powiem, szkoda, że kiedyś, bo ZUO w Olsztynie działa jako spółka gmin, czyli jest tam 37 samorządów jest udziałowcami tej spółki. Fakt, że to też nie jest dobre, bo ciężko dojść do porozumienia nieraz, bo też każdy ma swoją stronę ciągnienie. Wiemy, jak to wygląda, że każdy o sobie myśli, ale przynajmniej te gminy i samorządy mają wpływ na to, co się dzieje tak w tym ZUO w Olsztynie.
U nas jest tak, że była taka propozycja, nie wiem, no na pewno część z radnych pamięta, jeszcze w poprzedniej kadencji przyjmowaliśmy nawet uchwałę o tym, że o objęciu udziałów w ZUO Elbląg, no ale ostatecznie tam któryś z prezydentów, już nie pamiętam, to jeszcze było kilka lat temu, nie za czasów prezydenta Wróblewskiego, no podjął decyzję, że po prostu no, nie dopuści nas do tej spółki, tak, nie dzieli nas. I spółka ta w Elblągu jest 100% kapitału, to jest miasto Elbląg. No i po prostu nawet nie mamy możliwości, żeby coś tam blokować, głosować, czy w jakiś sposób wpływać na ich decyzje. Cały czas mówię, szukamy rozwiązania, możliwe, że będziemy musieli się zastanowić, tak, czy tej stacji nie utrzymać, czy w jakiś sposób nie organizować tego transportu, właśnie tego przeładunku i transportu, tak jak było do tej pory, bo na dzień dzisiejszy no, propozycja jest taka, że po prostu śmieciarki pojadą do Elbląga, ale wiecie Państwo, no, tam 7 ton jedzie tylko, tak, a paliwa tyle samo co spali, co by przewiózł 30 czy 20 ton tak, spracowanych śmieci, no i dlatego tutaj ta ekonomia ucieka, no ale będziemy jakby nad tym pracować. Na dzień dzisiejszy jakby na terenie gminy mamy takie luki w każdym tygodniu. Jest tam jeden czy dwa dni wolne, że nie jeździ wtedy, nie jeżdżą te śmieciarki. Dlatego u nas nie będzie jakby problemu organizacyjnego, żeby jak trzeba będzie wozić do Elbląga, to one będą jeździć. Po prostu śmieciarka dla ograniczenia kosztów, już rozmawiałem z panem Karzyńskim, jeżeli jednego dnia pojedzie, zrobi trasę i nie będzie pełna, to drugiego dnia rano wyjeżdża, dobija do pełna, ona zjeżdża, jedzie do Elbląga zawieźć, a druga po prostu pusta wjeżdża i robi dalej tak od numeru tam następnego, z którego nie zabrano. I tak no, będziemy się jakby starać, żeby te śmieciarki jechały wypchane na maksa, tak, no bo to wiecie, te pieniądze, no powietrze wozić to jest koszt, nie? No ale tutaj mówię, taka świeża sprawa, tylko tak zaznaczam, że takie jakby kłopoty, no to nie tylko nas dotknęło, bo to i Frombork, i miasto, i my, i Pieniężno, także wszystkie te gminy, które woziły do Braniewa tutaj na tą stację przeładunkową, no te umowy zostały nam wypowiedziane. No także z takich bieżących spraw chyba tyle. Także dziękuję. Chyba są pytania jakieś? Jakieś pytania do pana burmistrza? O tą informację. Nie, dziękuję. W takim razie przejdziemy do punktu 5. Raport o stanie gminy Braniewo, przedstawiony Radzie Gminy Braniewo, przez Wójta Gminy Braniewo. Może ma się Drodzy Państwo, pozwólcie, że w programie sesji mamy przedstawienie w punkcie 5 raportu o stanie gminy, a w punkcie 8 sprawozdania z wykonania budżetu. Pozwólcie, że to w tym jednym punkcie zrobię, bo te rzeczy się przenikają i bez sensu, żebym dwa razy powtarzał te same informacje. Dlatego jak dojdziemy do punktu 8, to już będzie, że tak powiem, zrealizowane w tym punkcie. A tutaj chciałbym przekazać kilka informacji o zeszłorocznym budżecie. Budżet gminy za 2022 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 1 456 000. Jest to różnica między dochodami, które wyniosły 37 272 000, a wydatkami w kwocie 35 816 000. Stan zobowiązań budżetu gminy na koniec 2022 roku wynosił według tytułów dłużnych kwotę 817 tysięcy. To stanowi 2,19% budżetu, czyli można powiedzieć, że żadne zadłużenie dla gminy, tak? 2%. Niektóre samorządy mają po 40%. Jeśli chodzi o dochody, to dochody to przede wszystkim dotacje, subwencje, ale też dochody własne. Może coś o dochodach własnych by Państwa interesowało. To jest tak, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, to udział w PIT-ie to jest 38% udziału w dochodach ogólnych gminy i zostały zrealizowane w 100%. Od osób prawnych to jest, można powiedzieć, marginalny, 280 tysięcy, a podatek od osób fizycznych to jest blisko 6 milionów. Wpływy z podatku rolnego to jest 2 miliony, od nieruchomości 3,5 miliona.
No i praktycznie te wszystkie dochody wykonaliśmy blisko 100%, bo od nieruchomości 97%, a rolne nawet 111%, czyli jak udało się jakieś zadłużenie odzyskać. To są jakby takie największe jakby pozycje, jeśli chodzi o dochody, ale myślę, że skupimy się na wydatkach. Rolnictwo i łowiectwo. Tutaj to takie największe pozycje to jest zwrot podatku akcyzowego. Dla rolników to było w zeszłym roku prawie 1 300 000 zł. No i budowa i modernizacja sieci wodociągowych. Tutaj mieliśmy w tamtym roku zakończone 3 realizacje. Takie to jest Trubiny, nowa sieć wodociągowa. Maciejewo Świętochowo, z Trubiny było 230 tysięcy, a budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z infrastrukturą to było 841 tysięcy. To jest sieć rozdzielcza Maciejewo Świętochowo i Świętochowo Kolonia Rogity. Te dwie sieci udało nam się zrealizować. W tym roku w ramach tej umowy, bo to jest jedna umowa na takie większe pieniądze, w tym roku będzie zakupione WUKO, które będzie tutaj służyło dla wszystkich mieszkańców i też mamy plan wodociąg do Różańca, bo tam też jest problem, nie wiem czy może wszyscy wiedzą, tam też Kowry jak sprzedawał kiedyś te nieruchomości, to tak samo jak w Marcinkowie czy w Maciejewie, po prostu sprzedano z ujęciem wody. I teraz to ujęcie wody jest własnością państwa Goga czy Warszawy. Oni udostępniają tą wodę, nie ma problemu, ale jest problem, gdy jest awaria, bo no, mieszkańcy muszą się zrzucić. My oczywiście tu prezes pomaga, ile możemy, no ale my, że tak powiem, inwestować w nie swoje imienie nie możemy, tak? Możemy coś tam pomóc, naprawić, czy w jakiś sposób podpowiedzieć, ale, no, ale pompy, czy ujęcia, czy czegoś... To jest stare ujęcie, już w takie z 50 lat. No, także... I tak on już jest do... I sieć, nie tylko ujęcie, bo też już rury zaczynają strzelać na sieci, nie? I mieszkańcy po prostu no, dzwonią, proszą o pomoc, my jak, w jakiś sposób organizacyjnie tu im pomagamy, no ale czy pompę, czy coś, no to już muszą... No dobrze, że tam jeszcze tacy mieszkańcy są, że po prostu no, stać ich, tak, te kilka osób. Kogo nie stać, to na to nie biorą pieniędzy, po prostu tych jedna czy dwie osoby się zrzucają, kupują tam coś, czy opłacają to. No ale chcielibyśmy tą inwestycję w tym roku zakończyć. Mamy trochę problem tutaj z panem prezesem, ponieważ na tej górce jest stanowisko archeologiczne, więc ta inwestycja będzie szła pod nadzorem archeologa i no tyle nam się udało, że tak powiem, uzgodnić z konserwatorem, że nie musimy robić odkrywek i badań takich jak na przykład te, widzicie państwo w mieście, te ratusz tak odkryte, te całe piwnice, no to praktycznie tutaj pierwsza jakby informacja od konserwatora była to, że przez całą wieś właśnie takie odkrywki archeologiczne musimy zrobić. To jest po prostu nie dość, że czas, to ogromne pieniądze. No i udało się tak uzgodnić, że po prostu spółka będzie wykonywała tę inwestycję i będziemy musieli wynająć archeologa, który po prostu będzie stał pod jego nadzorem. I koparka będzie kopać, a on będzie stał i patrzył, czy tam czegoś nie wykopie. No i będziemy się modlić, żeby nic nie wykopała, bo inwestycja stanie na lata. No ale to takie jakby, to też taka pilna rzecz, bo tą wodą w tej przyzwańcu jest dla powiatu branickiego udzieliliśmy w zeszłym roku dotacji w wysokości 100 tysięcy. To była poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi numer 1328 Krzewno-Krasnolipie i 50 tysięcy na drogę 1318 Żelazna Góra. Te dwie inwestycje zostały wykonane przez powiat. Przebudowa drogi gminnej Lipowina Strubin, czwarty etap, bo tam jeszcze droga nieskończona, kolejna 400 tysięcy. A wydatki bieżące na utrzymanie dróg to było blisko 800 tysięcy. To są tylko bieżące, bez takich inwestycji. Ogólnie pieniędzy poszło więcej, ale takich jakby tylko na takie bieżące to blisko 800 tysięcy. Otrzymaliśmy promesę z programu rządowego Funduszu Polski Ład.
program inwestycji strategicznych, 4,5 miliona i pół miliona naszego wkładu, to jest na budowę tej infrastruktury turystycznej w Nowej Posłance. W tym roku ogłosiliśmy już jeden przetarg na tą inwestycję, jednak najniższa oferta przewyższała o 2 miliony posiadany budżet, więc teraz jesteśmy na etapie okrajania, po prostu część z tej inwestycji wyrzucimy rzeczy, no musimy to zrobić, żeby cokolwiek, że tak powiem, wykorzystać te pieniądze. I w 2 tygodnie temu chyba przyszła promesa, bo my jak przetarg się nie rozstrzygnął i nie podpisaliśmy umowy, to ta jakby promesa poprzednio straciła ważność, ale takie zapewnienie było dyrektora Banku Gospodarstwa Krajowego, że jakby te pieniądze nie będą zabierane gminom. I rzeczywiście tak było, złożyliśmy drugi wniosek i na tą samą sumę dostaliśmy promesę, także po okrojeniu tego projektu będziemy będziemy jeszcze raz ogłaszać przetarg. Gospodarka mieszkaniowa, w zeszłym roku wydatki takie na gospodarkę komunalną to było ponad 1 000 000 zł, wydatki bieżące 900 tysięcy, no to są utrzymania naszego mienia komunalnego, bardzo duża pozycja też, to są przeglądy, kominy i czyszczenie przeglądy kominów, wszelkie podziały nieruchomości, czy wydzielenie nieruchomości. No to wszystko niestety kosztuje i to już coraz więcej, te usługi, jeśli chodzi o geodezyjne, czy właśnie jakieś tam wyceny majątkowe, to wszystko idzie w górę. Informatyka, no tutaj w zeszłym roku podpisaliśmy umowę z zarządem województwa, otrzymaliśmy środki na cyfrowe usługi publiczne w gminie Braniewo. Jak etap drugi, to jest 720 tysięcy złotych, w tym roku będą one wydatkowane. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, tak było 350 tysięcy. Koszt utrzymania naszych jednostek OSP w zeszłym roku to było blisko 150 tysięcy, w tym roku już mamy zabezpieczone 190, a myślę, że to będzie albo już nawet się może zwiększyć, jeszcze nie zwiększyliśmy strażacy. Jeszcze nie. Czyli około 194 tysiące jest w tym roku zabezpieczone. Tutaj też, drodzy Państwo, przede wszystkim paliwo i energia, nie? To jest jakby największe koszty, które nam podbijają ten budżet. Dla Państwowej Straży 25 tysięcy, udzieliliśmy dotacji, dla Policji mieliśmy 25, ale zwrócili, bo nie mogli wykorzystać. W przetargu też auto okazało się, daliśmy dofinansowanie do auta, ale po przetargu po prostu taka była cena auta, że nawet z tymi naszymi dofinansowaniami Policja nie znalazła środków, żeby dołożyć, nie zakupili tego samochodu. Z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej otrzymaliśmy 20 tysięcy do OSP w Lipowinie. Tutaj to może kilka ogólnie, chociaż podrzucę, żeby Państwo mieli świadomość. Pomoc społeczna 8,5 miliona. Rodzina, czyli tutaj to są zadania przede wszystkim zlecone, nie nasze, ale 6 300 000. To są świadczenia fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze. Tu bym jeszcze chciał, bo gdzieś mi się to Piecza zastępcza i koszty pobytu dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W zeszłym roku było już to 150 tysięcy złotych. Będzie więcej, mamy coraz więcej i dzieci, coraz więcej i koszty rosną. A ustawa mówi, że musimy dopłacać tam od 30 do 50, zależy ile czasu to dziecko przybywa w danej rodzinie zastępczej czy ośrodku, na przykład domu dziecka. No i te koszty będą rosły. To też tak jak koszty za seniorów w domu pomocy społecznej. Już teraz to jest ponad 4 tysiące chyba, nie? Od osoby. 6 tysięcy. Także za każdego seniora, który na przykład nie ma rodziny i nie ma się kto nim opiekować, jest umieszczony do pomocy społecznej, tak jak słyszycie Państwo, 6 tysięcy miesięcznie. I to ze środków własnych gmina musi płacić. Na to nie mamy dostępu, to jest naszych pieniędzy.
Jeśli chodzi o gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, to wydatki związane z tym działem to 2 600 000, dopłaty do wody ścieków. Bardzo proszę o ciszę. Właśnie, bo, czy, proszę o ciszę. Skończę, naprawdę dwie strony, słuchajcie. Wydatki związane z gospodarką komunalną to tak, tutaj duża kwota to jest dopłaty do wody i ścieków, to jest blisko 600 tysięcy złotych. Koszty związane z gospodarką śmieciową 1 000 000 zł. Także i tutaj, tak jak już wspomniałem wcześniej, no niestety będzie to rosło. Dział ochrona i kultura dziedzictwa narodowego to mieliśmy 1 800 000. Dotacja dla instytucji kultury 270 tysięcy. Na zabytki 70 tysięcy przeznaczyliśmy. Tutaj z takich sukcesów to mogę od razu przytoczyć w tym dziale osiedlowy relaks za gospodarowanie centrum wsi Lipowina. Otrzymaliśmy od marszałka 40 tysięcy. No i w zeszłym roku też jeden z takich większych wydatków to była częściowa zapłata za zadanie kompleksowa rozbudowa sieci świetlic wiejskich w gminie Braniewo. Jak wiecie, to są 3 świetlice Brzeszczyny, Zgoda i Gronówka. I te świetlice już niebawem będziemy odbierać. Jeśli chodzi o budowę systemu retencji wody pitnej w miejscowości Żelazna Góra i kanalizacja, to też tutaj z prezesem jesteśmy na takich obrotach w ostatnich 2 tygodniach, ponieważ no, mieliśmy małe kłopoty w starostwie, w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym, no ale już poczyniliśmy jakieś uzgodnienia, domówienia, także myślę, że w przyszłym tygodniu może zgłoszenie zrobimy i już z częścią prac będziemy mogli ruszać. A tam jest jakby największy problem, jeśli chodzi o formalności, to jest przejścia pod wodami płynącymi i tu musimy mieć te pozwolenia wodnoprawne. I to w Wodach Polskich trwa do 2 miesięcy. Abyśmy chcieli jeszcze wykorzystać ten czas, marszałek nam przedłużył projekt do czerwca przyszłego roku. Czyli całe szczęście, bo bez tego przedłużenia pewnie byśmy nie wykorzystali całej dotacji. Może byśmy wykorzystali jedną, drugą, tak, i resztę trzeba było oddać. No ale na całe szczęście jest to przedłużone już umowy podpisane. Dzisiaj pani skarbnik zresztą będzie też o tym mówiła przy zmianie budżetu. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Braniewo. To tutaj, tak jak mówiłem, promesa była na 3 miliony i te pieniążki już wykorzystujemy. To część wodociągów tam w zeszłym roku było zrobione właśnie z tych środków. W tym roku będzie zakupione WOKO i ten różaniec. Przebudowa drogi gminy Lipowina z Lubiny, to wspominałem. Cyfrowe publiczne usługi gmina Braniewo, to też mówiąc, to o 720 tysięcy. Przywrócenie dawnej świetności parku w Robikach, całość zadania blisko 200 tysięcy. Kompleksowa rozbudowa sieci świetlic, to też w zeszłym koszt całego zadania blisko 2 miliony, w zeszłym roku wydatkowaliśmy 1,5 miliona. Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, no to już jak wspominałem, będziemy powtarzać przetargi. No i modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Braniewo. Część z pierwszego etapu została zrealizowana, czyli mamy zrobione miejscowość Cielętnik. W tym momencie trwają prace na drodze tej tak zwanej Lipowej, czyli Gronówko do tego wiaduktu nad S22. No i dalej, tak jak już wcześniej wspominałem, w drugiej tej umowie mamy 2,5 miliona dofinansowania i tutaj też kolejne inwestycje będą robione, między innymi właśnie Szyleny, w Pęciszewie chcemy kawałek tam też tego asfaltu, bo powiat, tylko Skarb Państwa nam przekazał tą drogę w końcu i też możemy tam przy cerki trochę taki łącznik zrobić. No już nie pamiętam. Jeszcze te wszystkie inwestycje nie są, bo cały czas wyceniamy, wiecie Państwo, jest ruchome. Prezes wycenia i tak tu tniemy, tam dokładamy i tak ciężko po prostu przy tych wariujących cenach, szczególnie na te materiały, w jakiś sposób to opanować. Ale myślę, że już na dniach TPF-u, że tak powiem, uzgodnimy. Cyfrowa gmina, przepraszam, budowa wiaty w Mikołajewie, bo to też jako zadanie inwestycyjne, budowa wiaty w Maciejewie, ale to w tym roku zadanie jest przesunięte na ten rok z tego konkursu, tak, pieniążki.
Zostały zrealizowane kulisy pod chmurką, czyli scena w Żelaznej Górze. To też dofinansowanie marszałka. I pielęgnowanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego. To był projekt, w którym zakupiliśmy te właśnie kino takie plenerowe. To też 100 tysięcy było dofinansowania od marszałka w ramach LSR, czyli Lokalnej Grupy Rybackiej. To otrzymaliśmy, to dofinansowanie. Cały czas też no, w tym roku mam nadzieję, że uda się, bo może będziemy coś próbowali też z lokalnych grup uzyskać. Jakieś jeszcze tam ostatnie oszczędności mają. Nasze, że tak powiem, naszą pulę przede wszystkim no, to wykorzystaliśmy na park w Rogitach, ale mam nadzieję, że jeszcze się uda. Tak jak już w sprawozdaniu mówiłem, cieszę się z tych kolejnych inwestycji, z tych czy otrzymanych dofinansowań, monitoringi, czy choćby kuchnię, czy tą salę w Szylenach. Myślę, że rozwój tej infrastruktury no będzie na lata, wiecie, już nikt nam tego nie zabierze, trzeba te środki wykorzystywać. Też na komisji padło pytanie, czy jest sens robić w Szylenach, bo tam jest mało dzieci, a może szkołę trzeba będzie zamknąć. Drodzy Państwo, uważam, że jest sens, bo nawet jeżeli uznamy za kilka lat, że po prostu no, trzeba zamknąć, bo może przyjść taki moment, ja nie wiem co będzie. Ja bym sobie życzył, żeby tam się budowali pod Szylenami blisko Braniewa i może tych dzieci będzie więcej. Jak powstanie sala, też pani dyrektor wczoraj mówiła, też ma ciekawe pomysły, może jakieś klasy sportowe uruchomić, czy coś, będzie dużo zaplecza, tak, będzie odlik, będzie, także może też to przyciągnie kogoś. Ale drodzy Państwo, też kiedyś już może niedługo będziemy naprawdę mierzyć się z tym, że nasze społeczeństwo starzeje się. Jeżeli nie będzie szkoły, to będzie dom opieki, tak, czy cokolwiek. No, budynki są wykonane, termomodernizacja, a taka sala, nawet przy takim domu opieki, no to też jest coś no, nieodzownego, tak? Trzeba mieć miejsce, gdzie się spotkać, czy poćwiczyć, czy jakąś rehabilitację porobić, czy cokolwiek. Więc jakby no tutaj myśląc długofalowo, uważamy, że to ma sens i nie mamy żadnych raczej wątpliwości, żeby te inwestycje czynić, bo naprawdę jakaś grupa mieszkańców gminy Braniewo na pewno będzie z tego obiektu korzystać, tak? Jak nie dzieci, to seniorzy. I naprawdę te wszystkie prognozy demograficzne mówią, że to będzie u nas szybciej niż dalej, szybciej niż sobie nawet jakby to wyobrażamy. Że po prostu coraz więcej osób będzie potrzebowało opieki takiej specjalistycznej, nie? Bo te obowiązki są nam dokładane, środków na to, można powiedzieć, jakichś programów takich nie ma specjalnych. No, cieszy nas to, że mamy dom środowiskowy, tak? No, o właśnie, też się tutaj pochwalę, bo 31 czy 30. Tak, ale 31 odbyło się walne w Stowarzyszeniu Ostoja Warmińska, które prowadzi środowiskowy dom pomocy w Żelaznej Górze. Też pani prezes otrzymała absolutorium, gratulowaliśmy, także bardzo, można powiedzieć, dobry rok, dobrze się zakończył. Mimo tych zawirowań, to boją się teraz tego rachunku za energię, bo chyba z pół roku jeszcze nie przyszedł rachunek, nie? Czekają i po prostu drżą, ale w jakiś sposób mają z tyłu głowy, że tam pani prezes odkłada na kubkę, mówi, bo się boi, tak? Bo się boi, jak dostanie ten rachunek. Ale też dobra informacja, bo dostaliśmy 10 kolejnych miejsc, także już 50 osób będzie mogło na co dzień tam uczestniczyć i też 200 zł chyba została podniesiona opłata jakby od uczestnika. U nas ten dom samopomocy, środowiskowy dom samopomocy, to też, tak jak pani prezes mówiła, mamy bardzo dużo osób ze sprzężeniami, tak, czyli z, no jakby potrzebujących pomocy w różnym zakresie, o tak to określę. I dlatego mają różne niepełnosprawności i dlatego też limit opiekunów jest wyższy. W niektórych domach nie biorą tych osób sprzężonych, jak to się mówi, i wtedy wystarczy, nie wiem, jedna osoba na tam 8-10 podopiecznych. U nas przez to, że mamy, można powiedzieć, trudniejsze przypadki, tak, to muszą być dwie opiekunki. I to,
to też tak jakby wpływa na wynik, bo każdy dom dostaje taką samą kwotę zwrotu za tego pensjonariusza, można powiedzieć, ale koszty mają różne. No, ale na dzień dzisiejszy jakby cieszymy się, że jest to dotacja od wojewody. Środowiskowy dom rozlicza co roku tą dotację i cieszymy się, że mieszkańcy, rodziny mogą choćby odetchnąć, tak, drodzy Państwo, bo to często jest zabranie takiej osoby na cały dzień, zaopiekowanie się nią, to jest taki oddech dla rodziny, można zrobić sobie, że tak powiem, swoje rzeczy, a nie cały czas się martwić o tą osobę. Także myślę, że tak tyle, jeśli chodzi o poprzedni rok. Wyliczanych tych nie będę przedstawiał, gdzie jaka droga zrobiona, bo wy doskonale wiecie, gdzie było dowiezione, gdzie nie dowiezione, gdzie w tym roku trzeba dowieźć albo co poprawić. Także, ale to na bieżąco proszę do mnie, do prezesa, do pana Błażeja, także tu staramy się. No, na razie środki jeszcze są na drogi. Wiadomo, że jeszcze by się chciało więcej, no może do końca roku jeszcze pani skarbnik coś wyczaruje, ale na razie mówi nie. Musimy się, że tak powiem, opanować w tym, co mamy. Nie wiem, jakieś pytania? Dziękuję. Przechodzimy do punktu 6. Wójt przedstawia raport, trzeba debata, to teraz zapraszam do debaty. proszę zadawać pytania. Może tak jeszcze z takich ciekawszych informacji, bo pewnie wszyscy nie czytali tego raportu dokładnie, to 5807 mieszkańców mieliśmy na koniec zeszłego roku. 800, tak. Dużo, rośnie nam liczba mieszkańców, mimo że liczba urodzeń drastycznie nie wzrosła, ale jest to, tak, jest po prostu, jest to efekt tak zwanej gminy odważonkowej, czyli miasto jest w środku, my otaczamy miasto i ludzie migrują, budują się na wsi i przez to nam rośnie liczba mieszkańców. Nieliczna gmina, powiem Państwu, bo na całym tym północy, nad granicą, to wszystkie gminy się wyludniają, tak? Coraz mniej jest mieszkańców. Sami widzimy, co u nas się dzieje w miejscowościach, choćby w Jarocinie czy gdzieś, coraz mniej ludzi. I te tereny się wyludniają generalnie, ale mówię, u nas jak jest liczba, tak mieszkańców rośnie. Bardzo proszę. Może, jeśli można, póki pan nie da, bo później zapomnę, a tak na bieżąco pan czytał między innymi o tych drogach powiatowych. Tak się składa, że u nas właśnie ta droga Krasnowicie i Krzywno też jest powiatowa i Krzywno Żelazna Góra. Jeżeli ma pan jakikolwiek wpływ, szkoda, że dzisiaj nie ma przedstawiciela ze starostwa, jeżeli ma pan jakikolwiek wpływ, to bylibyśmy bardzo wdzięczni. Jak jedna, tak i druga, tam Łukasz blisko starostwa był i do granicy Krzewna droga została pięknie poprawiona, natomiast przez Krzewno, ta z Krasnolipia do Krzewna, to jest też fatalna. Tam ludzie mieszkają, pracują, dojeżdżają do pracy i już nie powiem, jaka jest z Krzewna do Żelaznej. Tu cały czas... To był zajrzenie, dlatego, że do Kościoła nie jest. Ja nie wiem, czy... Nie chcę tak na 100% potwierdzić, bo po prostu... Tyle tych informacji nieraz do mnie przypływa, że boję się, że coś skłamie, ale wydaje mi się, że ten odcinek właśnie w stronę Krasnolipia, kawałek asfaltu tam będzie robiony w tym roku. Jest coś planowane, ale tam było robione na początku. Tak, ale i będzie kolejny kawałek, tak jak mówił dyrektor, że w tym roku prawdopodobnie będzie to zrobione. A jeśli chodzi o Krzewno Żelazną Górę, to też jest na tapecie, tak. Jest to, tylko no, jak gdzieś się pieniądze pojawią, ale generalnie jest, bo jak widzicie, Lipowina Grunówko teraz jest robione. To już jakby zaczęła się realizacja. Będzie kolejny odcinek Grunówko ten. Odleśne. Kolejny będzie kawałek robiony. Także i Szyleny. To w tym roku nam się też udało. Szyleny przy kościele też będzie chodnik, będzie ten zakręt, oświetlenie. Także kilka tych inwestycji powiatowych jest i my cały czas pilnujemy, przypominamy i na razie jest jakaś tam przychylność, coś się robi na terenie gminy, także... Bardzo myślę, dużo. No. No robi się, bo rzeczywiście stan dróg znacznie się poprawił, nawet w tych lokalnych. Ale są też takie właśnie jak tutaj, no, droga powiatowa, tak. Jest pierwszy biega. Jak no, jechała wozem drabiniastym, przez nie wiem, odstępy leśne. Dziękuję. Dziękuję. Tak bardzo proszę jeszcze nad tym raportem. Są jakieś uwagi, są? Nie ma. Nie ma.
Dobrze, to dziękuję bardzo. Teraz tak, punkt 7, cała sprawa udzielenia punktowi gminy Kalniewo wodnym zaufanie. Odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Braniewo z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia wójtowi Gminy Braniewo wotum zaufania. Wykładka radna. Rada Gminy Braniewo za 2022 rok, przedstawionego już jeszcze raz. Rada Gminy Braniewo po rozpatrzeniu raportu o stanie Gminy Braniewo za 2022 rok, przedstawionego przez wójta Gminy Braniewo, uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Braniewo za 2022 rok. Do przodu powiedziałem. Dobrze? Na 2022 rok przedstawia się udzielić wotum zaufania wójtowi Gminy Braniewo. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Braniewo. Paragraf trzeci. Uchwała podlega poddaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Paragraf czwarta. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Jeszcze pytam się o komisję. Komisja Rolnictwa. Komisja Rolnictwa też. Dziękuję. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Dziękuję. Się nie pytam, kto jest przeciw, kto jest, się wstrzymał. 13 głosów za. Dziękuję. Ja dziękuję. Przy absolutorium może kilka słów więcej. Żeby dwa razy nie dziękować. Przechodzimy do długo. Przechodzimy do punkt 8, tak tutaj z panem wójtem rozmawialiśmy. Pan wójt też nam udzielił informacji, także nie będziemy tego wprowadzać. Pan wójt nie będzie z tego sprawozdania. Punkt 9. Odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o przedłużonym przez wójta gminy Braniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2022 rok. Bardzo proszę tutaj pana wiceprzewodniczącego o odczytanie. Czy nie? Tylko to. Bez tego zasadniczo. Uchwała numer 4020 przewodnicząca 23 sprawy regionalnej grupy Olsztynie z dnia 27.23. W sprawie wydania opinii o przedłożonym przez wójta gminy Braniewo sprawozdaniu wykonania budżetu gminy Braniewo na rok 2022. Wykład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczących Paweł Gminowy, członkowie Mirosław Czerny, Andrzej Bliszka, działający na podstawie artykułu 13 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych. Tekst jednolity dziennika ustaw 2022, pozycja 1668, pozytywnie opiniuje przedłożone przez wójta gminy Braniewo sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Braniewo za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Dziękuję, przewodniczący. Przechodzimy do punktu 10. To czytanie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie wójtowi gminy Braniewo za 2023 rok. Bardzo proszę pana przewodniczącego. Uchwała numer 1 mamy na uchwałę na 3 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Braniewo z dnia 5 maja 2023 roku w sprawie wniosku o udzielenie wójtowi gminy wykonania budżetu gminy Braniewo za 2023 rok. Na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 1970 roku o samorządzie gminnym, to jest Dziennik Ustaw 2023 roku. Paragraf 1 ust. 5 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Braniewo. Komisja Rewizyjna Rady Gminy powołana uchwałą Rady Gminy nr 3 łamane na 8/2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w składzie przewodniczący komisji Piotr Strzemski, członek komisji Cezary Świeżewski, członek komisji Ewelina Szpularek. Po sprawdzeniu pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności wykonania budżetu gminy Braniewo za rok 2022 uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wnioskuje o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Braniewo z wykonania budżetu gminy Braniewo za 2022 rok. Paragraf drugi. Opinia o wykonaniu budżetu gminy za 2022 rok przedstawiona jest w protokole nr 1 na 8 na
2023, z dnia 5 maja 2023. Dziękuję panie przewodniczący. Przechodzimy do punktu 12. Odczytanie uchwały w sprawie orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Braniewo w sprawie udzielenia przetargu budowy gminy Braniewo za 2023 rok. Bardzo proszę. Uchwała nr 204/20-145/2023 skład orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 9 maja 2023 roku. W sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Braniewo w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Braniewo za 2022 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w osobach przewodniczących Paweł Gminowi, członkowie Mirosław Czerny, Andrzej Kliszka. Teraz na podstawie artykułu 19 ustęp 2 w związku z artykułem 13.8 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, tekst jednolity dziennik ustaw 2022 roku, pozycja 1668, postanawia pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Braniewo w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi Gminy Braniewo za 2022 rok. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 12. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Braniewo wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu za 2022 rok. Poczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Braniewo z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu gminy Braniewo za 2022 rok. Wykładnia prawna. Rada Gminy Braniewo uchwala co następuje. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Braniewo za 2022 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf trzeci. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Komisje rozpatrzymały to? Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. 13 głosów za podjęciem tej uchwały. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 13. Uchwała w sprawie udzielenia budowy gminy Braniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. Szanowni Państwo, poczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Braniewo z dnia 2 czerwca w sprawie udzielenia budowy gminy Braniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Braniewo za 2022 rok. Wykładnia prawna. Po zapoznaniu się, punkt pierwszy, ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok, punkt drugi, ze sprawozdaniem finansowym, punkt trzeci, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, punkt czwarty, z informacją o stanie mienia gminy Braniewo, punkt piąty, ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Braniewo uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się wójtowi gminy Braniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Braniewo za 2022 rok. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Paragraf trzeci. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Kto z panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę, przycisnąć przycisk. Dziękuję. 13 głosów za podjęciem tej uchwały. Gratuluję panie wójcie. Słowa. Chciałbym serdecznie podziękować przede wszystkim wam, bo bez tego wsparcia, bez was no nie byłoby to możliwe. Dobrze wiemy, że ja jestem jeden i nie byłbym w stanie być blisko mieszkańców, blisko, że tak powiem, naszych ludzi. Gdyby nie wy, jesteście, że tak powiem, moimi oczami, uszami. Dziękuję wam, sołtysic, dziękuję radnym za to, że wspierają te nasze pomysły, jakieś nowe rozwiązania. Wiem, że nieraz jest tak, że wolelibyśmy coś innego. Ja też bym wolał nieraz
coś innego zrobić, ale doskonale wiecie, że jeżeli te środki zewnętrzne jakieś możemy pozyskać na określone cele, uważam, że jeżeli nie są to jakieś takie zbytki i nie wiadomo co, to trzeba te środki pozyskiwać, inwestować, bo to z czasem jakby przyniesie korzyści dla nas wszystkich, dla naszych mieszkańców. No i dziękuję za to zaufanie, dziękuję za to absolutorium. Tak jak co roku postaram się nie zawieść i będę oczywiście tutaj pracował na pełnej, można powiedzieć, parze na rzecz naszej gminy i naszych mieszkańców. A jeśli chodzi o jakieś takie bieżące sprawy, to naprawdę proszę o kontakt i zawsze, jak wiecie, jeżeli jest taka możliwość, to staramy się te problemy rozwiązywać na bieżąco. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za zaufanie i za to absolutorium. Panie wójcie, no co pan powiedzieć? Jest pan wszędzie chwalony jako przykład wójta gminy. Powiem szczerze, gdzie jestem, byłem teraz tutaj z Augustami w Ostródzie. Dużo osób mi to właśnie mówiło, tak? Także panie wójcie, gratuluję tutaj w imieniu wszystkich sołtysów, radnych, wszystkich osób. Najszczersze gratulacje. Dziękuję i liczymy, że pan wójt się nie zmieni, będzie dalej. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeszcze tak. Żeby nie tylko pan wójt pracuje nad tym budżetem. Jest tam niezmiernie miło. Tutaj pani skarbnik jest takim, mówię, jakby żonem, wszystkiego pilnuje. I też byśmy chcieli bardzo podziękować, jeśli można, pani skarbnik. Tylko wykonuje swoje obowiązki. Ale naprawdę te obowiązki są ciężkie, trudne i wykonuje je pani bardzo, bardzo dobrze. Także też w imieniu wszystkich. Szanowni Państwo, tutaj jeszcze w imieniu radnych, też wszystkich, bardzo bym chciał poprosić panią Basię, bo tutaj pilnuję tutaj radnych, żeby pracowali, żeby to wszystko przebiegało sprawnie jak najlepiej. Basiu, dziękuję ci bardzo za to. A ja widzicie, umknęło mi jeszcze sekundka. Właśnie dziękowałem wam, ale też bym chciał podziękować, bo zapomniałem o was, o moich współpracownikach, także ale dziękuję prezesowi, pani dyrektor, pani kierownik właśnie i wszystkim współpracownikom. Słuchajcie, naprawdę dobrze mi się współpracuje, mam nadzieję, że czujecie. Wiadomo, że nieraz tam trzeba tego pracownika podmotywować, jednego czy drugiego, ale mam nadzieję, że nie macie kłopotów, żeby te wasze, że tak powiem, sprawy załatwiać u nas. Jeżeli są jakieś uwagi, to oczywiście prosimy, będziemy się starać iść ku lepszemu, ale naprawdę ja jestem ze swojej załogi dumny i dziękuję z tego miejsca. Mało tu ich jest, dzisiaj nie jesteśmy w urzędzie, ale mam nadzieję, że przekażecie, bo naprawdę jestem dumny z tego zespołu i cieszę się, że po pierwsze są elastyczni jak trzeba, potrafią naprawdę z podziemi wydobyć czy informacje, czy jakieś potrzebne dokumenty czy rzeczy i zawsze można na nich liczyć. Bardzo proszę, brawo, dyrektor. Dziękuję bardzo. Właśnie też można, widzicie, jak jeszcze raz powiem o tym Centrum Aktywności Seniora. No, to są takie właśnie piękne przykłady, gdzie mieszkańcy chcą się zaangażować. Przy wsparciu właśnie wystarczy odrobina tego wsparcia. Ja wczoraj podczas otwarcia tego centrum rozmawiałem z prezesem Żółtego Szalika i pani Krystyna Jastrzębska siedziała obok mnie. Był Stanisław, był starosta Kowalski i właśnie rozmawialiśmy, że słuchajcie, nieraz to wystarczy taka mała rzecz, a ludzie zaczynają coś robić, bo to często na przykład, wiecie, to są prośby, panie wójcie, na autobus 300 zł, bo byśmy pojechali i wtedy byśmy coś zrobili, tak? Ale bez tych 200-300 zł nieraz na kawę, na ciastko, na ten autobus czy na coś,
no to nic by się nie działo, nie? I jakby te koszty, które ponosimy, no bo to wiadomo, to jest budżet gminy, te koszty są niewielkie w porównaniu z tym, co się dzieje w ludziach, tak? Jak się zmieniają, jak zaczynają te niektóre miejscowości naprawdę się integrować. No w niektórych jeszcze musimy nad tym popracować, ale mam nadzieję, że z czasem naprawdę ludzie się otworzą i zobaczą, że my tu, że tak powiem, nie gryziemy, tak? I tej takiej otwartości będzie coraz więcej. Tego sobie i wam życzę. Dobrych, spokojnych, że tak powiem, mieszkańców. Mało problemów na ten temat. Dziękuję jeszcze raz. Jeszcze raz dla was. Szanowni Państwo, po takich tych przyjemnych emocjach zarządzam przerwę. Proszę zająć miejsca, proszę ciszę. Przechodzimy do punktu 15. Ktoś mnie słyszy? Uchwała w sprawie zmiany programu usuwania zbytu wyrobów zawierających handel z terenu na niebo na lata 2011-2032. Bardzo proszę, panie wójcie. Tutaj, tak jak na poprzedniej sesji, ta uchwała była już omawiana. Jest to poprawiony, uaktualniony program. Były uwagi ostatnio, także przyjęliśmy. Załącznik został zmieniony, jeśli chodzi o te budynki, które tam udało się jeszcze wyłapać. I prosimy o przegłosowanie. Komisja? Komisja to dwa pozytywne. Dziękuję. Czy jakieś pytania? Bardzo proszę. Pan wniosek o odrzucenie uchwały w całości. Kto z Państwa, Panów Radnych jest za tym wnioskiem? Proszę podnieść rękę. Przycisnąć przycisk. I kto jest przeciw? Kto jest? Kto się wstrzymał? Kto nie głosuje? A, brak, tak? To nie jest co? Dobrze. 12 głosów za wnioskiem. Brak jednego głosu. Wniosek został przyjęty. Czytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Braniewo z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Braniewo na lata 2011-2023. Wykładnia prawna Rada Gminy Braniewo uchwala to następuje. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzyma, kto nie głosuje. Jest, a już jest, tak? Jestem. 13 głosów za. Dziękuję. Uchwała została przyjęta. Punkt 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie planu mieszkalnego wraz z udziałem trzeciej wspólnej w obrębie szeregu. Bardzo proszę. Do urzędu wpłynął wniosek o wykup lokalu mieszkalnego mająca. Zgłosił jest to lokal w Brzeszczynach. I prosimy o wyrażenie zgody na wykup dla lokalu przyznającego. Dziękuję. Czy są pytania jakieś? Komisja? Pan wniosek o wyczerpanie uchwały w całości. Kto z Pani Panów Radnych jest za tym wnioskiem? Proszę podnieść rękę, przycisnąć przycisk. Przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. 13 głosów za wniosek. Odczytam projekt uchwały. Uchwała Gminy Braniewo z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego wraz z udziałem części wspólnej budynków i bez własności nieruchomości położonej w obrębie szeregu. Wykładnia prawna Rada Gminy Braniewo uchwala to następuje. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. 13 głosów za podjęciem tej uchwały. Uchwała została przyjęta. Punkt 17. Uchwała w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku w sprawie Gronową dotyczącego zmiany przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w ramach Gminy Braniewo. Tutaj mieszkańcy na zebraniu dokonali zmiany funduszu sołeckiego. No i prosimy Radę o zatwierdzenie dokonanej zmiany. Dziękuję. Komisja. Dziękuję. Pytania? Nie ma. Odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Braniewo z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Gronowej dotyczącego zmiany przedsięwzięcia przewidzianej realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok. Wykładnia prawna Rada Gminy Braniewo uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uznania się ponownie uchwalony wniosek sołectwa Gronowo w sprawie zmiany przedsięwzięcia przewidzianej realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 rok. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Braniewo. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Kto z Pań i Panów Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę.
Wcisnął przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. 13 głosów za podjęcie tej uchwały. Uchwała została przyjęta. Punkt następny, 18. Uchwała w sprawie dotacji. Jeszcze jeden. Też nie, tak. Punkt 18. Uchwała w sprawie oznaczenia uchwalonego wniosku sołectwa Pudłowo. Dotyczy to zmiany przedsięwzięcia, przemiany realizacji pana funduszu sołeckiego na 2023. Proszę bardzo. Tu również odbyło się zebranie sołeckie. Sołectwo dokonało zmian i zmiany się do potwierdzenia. Dziękuję. Komisja. Nie ma. Odczytam projekt uchwały. Uchwała Rady Gminy Braniewo dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Pudłowo dotyczącego zmiany przedsięwzięcia przedmiotowej realizacji prawa na gminie Zadanie Gminy Braniewo pana następuje. Pana pierwszy wniosek o ponownie uchwalony wniosek sołectwa Pudłowo w sprawie zmiany przedsięwzięcia przedmiotowej realizacji prawa na 2023 roku. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Braniewo. Paragraf 3. Uchwała ta wyraża się podjęcia. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Kto nie głosuje? Dziękuję. 13 głosów za podjęciem tej uchwały. Uchwała została przyjęta. Teraz przechodzimy do 18. A pan rozmawiał w tym punkcie. Szanowni Państwo, kolejna uchwała. Proszę uwagi. Kolejna uchwała dotyczy ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących na terenie naszej gminy. Jak wiecie, teraz nie Rada Gminy już nie zatwierdza cen wody i ścieków, robią to Wody Polskie. I w ostatnim czasie tutaj prezes złożył, bo może tak zacznę, to wprowadzę temat. W zeszłym roku, jeśli chodzi o wodę i ścieki, to mieliśmy stratę. Ponieważ, jak dobrze wiecie, i pensje minimalne wzrosły, i prąd wzrósł, no te wszystkie opłaty związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków wzrosły. W tamtym roku tej straty było blisko 200 tysięcy, tak? 200 tysięcy w ciągu roku spółka straciła. Wiadomo, że dzięki tym innym gałęziom, których zarobiła, no to jakby sama spółka w okolicach zera zawsze stara się oscylować, tak? Czyli ten wynik taki no, dla nas pozytywny, no bo też spółka nie jest po to, żeby nie wiadomo ile zarabiać, tak? No bo to zarabia dla nas, no ale musi być dodatni wynik, najlepiej jak jest już dodatni wynik finansowy. No i tutaj prezes złożył tą taryfę. Batalia trwała bardzo długo, ponieważ nie wiem, czy też macie świadomość, że generalnie Wody Polskie mają zakaz podnoszenia cen. Po prostu mają tak maglować, mają tak sprawdzać te taryfy, żeby jak najmniej dla mieszkańców te ceny podnosić. Tylko że my też patrzymy, jesteśmy po tej drugiej stronie. Dużo samorządów ma problem. Takie samorządy jak na przykład Olsztyn, Braniewo, te większe samorządy mają większy problem, tak? Bo te straty już idą nie jak u nas tysiące, tylko setki tysięcy i miliony już. Niektóre spółki w naszym województwie, bo mieliśmy jakiś czas temu spotkanie pana wojewody było z przedstawicielami Wód Polskich, no to niektórzy prezesi tych spółek po prostu mówią wprost, że niedługo, teraz po wakacjach, będą ogłaszać upadłość. Ponieważ spółki no, zarabiały tylko na wodę gdzie i ściekach. Jeżeli nagle prąd poszedł dwa razy do góry, no nie jest to ujęte w cenie, no to to po prostu prezesi się boją, bo wiecie, że jak dług urośnie do iluś tam procent wartości spółki, to prezes ma obowiązek ogłosić upadłość, zgłosić do sądu wniosek o upadłość, bo jeżeli tego nie zrobi, to odpowiada własnym prywatnym majątkiem za te wszystkie długi. Tak jest zbudowany kodeks cywilny i dlatego w pewnym momencie, jeżeli ten dług już urośnie do tego poziomu, chciał, nie chciał, tak? To już chyba, że po prostu zrezygnuje, tak? Że z prezesury, no ucieknie z tej spółki, ale generalnie, no jakby nawet osobiście są ci prezesi odpowiedzialni za te długi. I w tych spółkach tych komunalnych, które się zajmują tylko wodą i ściekiem, no w wielu nie jest wesoło. No ale tutaj
prezes korzystał z takiej uproszczonej ścieżki, no i udało się nam tą taryfę zatwierdzić. Wody Polskie nam zatwierdziły od 1 czerwca, czyli wczoraj weszła. Dlatego tą uchwałę musieliśmy wprowadzić tak ad hoc dzisiaj, bo w czerwcu mieszkańcy zapłaciliby, jakbyśmy tych dopłat nie pozmieniali, to zapłaciliby jeszcze więcej. No, zaraz przejdę do ceny, ale wszyscy czekają. No, może nie będę się rozwijał, jeśli chodzi o to, tam, ile wzrosło, ile my dopłaty zmieniamy. Konkretnie, żeby zapamiętać. Słuchajcie, woda do góry by poszła o 86 groszy, czyli z 4,8, mówię brutto, już cena taką jak płacicie, nie odliczacie VAT-u, jeżeli, to 4,86 było, 5,72 będzie, czyli 86 groszy dokładnie, a ścieki proponujemy podnieść o 2 zł. Znaczy, proponujemy no, dopłatę dodać, tak, ale żeby skutek dla mieszkańca było 2 zł. Czyli razem woda i ścieki by były 16 zł i 12 groszy. Słuchajcie, no więcej z panią skarbnik debatowaliśmy, no na dzień dzisiejszy musielibyśmy z czegoś zrezygnować, nie? To jeżeli chcielibyśmy dopłacać więcej, czyli to utrzymać cenę albo no, trochę obniżyć, to musielibyśmy, no nie wiem, czy z dróg, czy z czegoś, no po prostu musielibyśmy gdzieś zabrać, bo nie mamy takich środków, żeby zabezpieczyć. Powiem wam, że cena na przykład we Fromborku teraz się taryfę, bo Frombork teraz taryfy się przymierza, będzie 25 zł dla mieszkańca. Suma woda i ścieki, nie? Także no u nas, nie wiem jak w mieście, no nie sprawdziłem, mogę sprawdzić, ale tak szybko tą uchwałę robiliśmy. Ale to generalnie jest tylko wzrost, tak jak mówię, prezes tylko z tej jakby szybkiej ścieżki skorzystał, więc tylko zwiększyliśmy o koszty prądu i płacy. Czyli nie braliśmy pod uwagę, jakby już nie walczyliśmy nawet z Wodami Polskimi o to, żeby podwyższać, bo przecież i inwestycje wzrosły, utrzymanie sieci, to wszystko, to jakby już na to nie patrzymy. No i taka jest nasza jakby tutaj propozycja, żeby do tych 16, dla wszystkich, tak? Bo to na przykład w Gronowie ścieki zdrożały o kilka złotych, no ale i ta dopłata trochę wzrośnie, tak? Na przykład na Lipowinie trochę mniej zdrożała, nawet może cena spadła, no to tam dopłata trochę spadnie, ale efekt ma być taki, żeby wszyscy mieszkańcy po prostu, żeby było 10, 40 netto, czyli 11,23 brutto będzie metr sześcienny ścieków dla wszystkich. Ujednolicona cena dla wszystkich, bo drodzy Państwo, jeżeli byśmy tej ceny nie ujednolicali na przykład, to te ścieki, które oddajemy do miasta, to metr sześcienny 18 zł. No, czyli jest bardzo drogo. I naprawdę, jak był 2 lata temu z prezesem, mieliśmy pomysł i chodziliśmy, tylko no, na razie się środki nie pojawiły na to. Naprawdę nie wiem, czy nie będzie warto wrócić i przemyśleć sprawę, czy gdzieś pod miastem, żeby już tej sieci nie przebudowywać, ale przepiąć się, wybudować swoją i przepiąć się do jakiejś swojej oczyszczalni. Może to nam trochę koszty obniży, no bo teraz no jakby jesteśmy na łasce jakby miasta i wodociągów miejskich, także, a tam nikt nam specjalnej taryfy nie chce zrobić, czyli płacimy za metr tyle, co mieszkaniec Braniewa, oddając hurtowo. A gdzie nasze koszty? Więcej płacimy. Więcej nawet płacimy? O, jeszcze lepiej. Więcej niż mieszkaniec Braniewa. A ciśnienie wody jest do niczego? Znaczy, globalnie odbiorca płaci więcej. Tak jak mieszkaniec Braniewa powiedzmy płaci 5 zł, to my płacimy 5,50. Tak? Oddając ścieki do wodociągu. A plus jeszcze mamy swoje koszty. Taka jest polityka miasta i wodociągu. Dlatego no mówię, może trzeba będzie myśleć o tym. Warto by było myśleć o tym, żeby środki powstały, żeby dobrać swoją oczyszczalnię. Ale tak trochę mówię, sondowałem to te ceny, no na przykład właśnie Fromborg, to pytałem prezesa, to mówił, że taką taryfę składają. Nie wie jeszcze, czy zostanie zatwierdzona, czy nie, ale mówi się, szykuje, że to będą okolice 25-26 zł za metr wody i ścieków, nie? Także u nas te 16 zł, no mam nadzieję, wiecie, no jakby nigdy te podwyżki jakieś tam, znaczy tutaj nie mówimy o podwyżce, bo my tu robimy dopłatę, czyli obniżamy ludziom, tak? Tylko nie jesteśmy w stanie więcej obniżyć, tak, tej ceny. Bo już te dopłaty są 600 tysięcy, to zaraz no, zabije to naprawdę nas tu do ziemi. Także taka jest propozycja.
drodzy Państwo, bo uchwała jest nie wpisana, no nie wpisywaliśmy, ale tak jak macie z tyłu, to ta górna tabelka by wtedy wchodziła w rachubę, tak, te 10.40 netto, 11.23 brutto, ten pierwszy wariant. Tu trochę się zastanawialiśmy, czy o złotówkę jeszcze nie zwiększyć, wtedy by na 15 zł spadło dla mieszkańców ogółem woda i ścieki. No ale mówię, no trzeba było z jakichś inwestycji czy z czegoś rezygnować, z jakichś zadań bieżących, żeby zwiększyć tą dopłatę. Generalnie też, co tutaj i prezes potwierdza i co na tym spotkaniu, bo też był obecny dyrektor Wód Polskich z Gdańska, miałem okazję akurat w grupie szkoleniowej być z nim, także też sobie porozmawialiśmy. Dużym plusem jest, znaczy to, że nasza taryfa została zatwierdzona, to też jest duża jakby zasługa tego, że my dopłacamy. Bo wiele gmin nie dopłaca, tak? I po prostu Wody Polskie przychylnie płacą, patrzą na te gminy, na te samorządy, które pomagają, żeby ta cena dla mieszkańca nie była taka wysoka. A u nas, drodzy Państwo, no ciężko zejść z tej ceny, bo jak wiecie, no są to długie, liniowe inwestycje, gdzie trzeba ten ściek, tak jak teraz Żelaznej Góry, to będzie 7 km tłoczenia, tak? 7 przejść pod jakimiś wodami, wąwóz za Krzewnem. Te przepompownie naprawdę muszą przepompować te ścieki do Gronówka, to chyba ile przepompowni będzie? 4? Czy 4? 4 przepompownie, nie? Także to wszystko. Ale takie magistralne będą dwie. Dwie, aha, takie duże. Jedna podająca w Żelazy, druga taka w Krzewnie, która będzie przerzucać, taka pomocnicza. No, także taka propozycja, nie wiem, słucham, chyba, że jakieś pytania. Pytania do pana Wójta. Kiedy to podwyżka? Od czerwca by było, bo już taryfa już weszła. Jeżeli tej uchwały byśmy nie uchwalili, to jeszcze więcej by mieszkańcy płacili, nie? Bo jakby Wody Polskie, jakby my nie mamy wpływu, nie? Wody Polskie zatwierdzają kiedy chcą, nie? Oni akurat, bo wniosek leżał, leżą kilka miesięcy, zatwierdzili te, po pół roku zatwierdzili już czerwca, nie? No i dlatego akurat dobrze, że dzisiaj jest sesja i w tym miesiącu możemy podjąć tą uchwałę, żeby już w tym miesiącu te dopłaty działały. Bardzo proszę. Pytania? Jakie Dziękuję. Czyli w tym wariancie, jakby w tej pierwszej tabelce, tak, żeby nie było niejasności, musimy później tutaj pani Basia czy tam pracownik uzupełnić, tak, żeby tutaj dla pan wniosek o nieustanie całości. Kto z pani radnych za tym wnioskiem, proszę podnieść rękę, przycisnąć przycisk. Ciebie jest jeszcze inaczej. Kto jest przeciw, kto się wstrzyma? Dziękuję. 13 głosów za nieustanie całości. Uchwała Rady Gminy Gdańsk od dnia 2023 roku w sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cestowych ścieżki obowiązujących przedsiębiorców na placu rozwoju, także w tym obecnie składnia prawna. Rada Gminy Gdańsk uchwala, co następuje. Kto z pani panów radnych jest za podjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw, kto się wstrzyma? Dziękuję. 13 głosów za podjęcie tej uchwały. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 115 łamane na 8 lat 2022 Rady Gminy Gdańsk od dnia 16 grudnia 2022 roku i kary uchwały osoby Gminy Gdańsk na lata 2023-2027. Państwo, proponujemy zmianę na zadanie budowa systemu retencji wody pitnej w miejscowości Żelazna Góra. Ma być umowy zadanie do czerwca 2024 zgodnie z decyzją ustawodawcza, w związku z tym wprowadzamy w PWR-ie. Zadanie wieloletnie pod nazwą Prawa Muzyczna w ramach promocji gminy i wprowadzamy kwotę dofinansowania w 2024 roku, jaką otrzymaliśmy na budowę boiska wielofunkcyjnego w Szlenach. Wartość inwestycji prawie 2 miliony. Wskaźniki dalej zgodne ze sobą w finansach publicznych. Proszę o przegłosowanie już po zmianach omawianych na komisji. Dziękuję pani skarbnik. Komisja pozytywnie było. Pozytywnie. Czy są jeszcze jakieś pytania, jeśli chodzi o projekt uchwały? Pan wniosek o nieprzytwanie uchwały w całości. Kto z pani panów radnych jest za tym wnioskiem? Proszę podnieść rękę, przycisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto się wstrzyma? Dziękuję. 13 głosów za nieprzytwanie uchwały w całości. Wniosek został przyjęty.
Uchwała Rady Gminy z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr 115 łamane na 8 łamane na 2022 Rady Gminy Braniewo z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Braniewo na lata 2023-2028. Wykładnia prawna. Rada Gminy uchwala się następuje. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Dziękuję. 13 głosów za podjęciem tej uchwały. Proszę o przyjęcie. Przechodzimy do punktu 20. Uchwała w sprawie zmian budżetu z Gminy Braniewo na 2023 rok. Szanowni Państwo, gmina ma kwoty na zadanie inwestycyjne na żadnej budżetu, z tego, że przeniesiemy na 24 rok. Zmiany, wprowadzone zmiany na Funduszu Sołeckim, dla Sołectwa Rydłowo i Grenowo. Zabezpieczamy środki na obsługę mieszkań gminnych, na usługach, na projekt świetlicy rydłowej. Wprowadzamy środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy, na Urzędzie Wojewódzkim, na Oświacie. Zwiększamy środki dla Straży Pożarnej, wprowadzamy i zabezpieczamy kod własnych na projekt Aktywna Tablica, cała wartość projektu 87 500. Wprowadzamy rekompensaty na paliwo stałe zgodnie z decyzją wojewody, wprowadzamy dotację na obsługę karty dużej rodziny, zadanie zlecone w GOPS-ie. Wprowadzamy projekt i zabezpieczamy wkład własny na usuwanie folii rolniczej czy innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie monitoringu świetlic wiejskich i terenów przy świetlicach wraz z programem profilaktycznym wprowadzamy zadanie, zabezpieczamy wkłady własne. W związku z realizacją projektu posiłek z domu i w szkole zadanie jest wprowadzone, dokonujemy przesunięć między paragrafami. Proszę o przegłosowanie zgodnie na rachunek komisji. Dziękuję Pani Skarbnik. Komisja Budżetowa. Są jakieś pytania, jeśli chodzi o uchwałę? Padł wniosek o wykrzykiwanie uchwały w całości. Kto z Pani Panów Radnych jest za tym wnioskiem? Proszę podnieść rękę. Przeciw, dziękuję. 13 głosów za nią. Czytam projekt uchwały o zmianę. Uchwała Rady Gminy Braniewo z dnia 2 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Braniewo na 2023 rok. Wykładnia prawna. Rada Gminy uchwala, co następuje. Kto z Pani Panów Radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę. Przycisnąć przeciw. Wstrzymał. Dziękuję. 13 głosów za podjęcie tej uchwały. Uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo, punkt 21 to są zapytania i wnioski. Ja myślę, że teraz będziemy siedzieli tak w tych stołach, to może wtedy się porozmawiamy, prawda? Kto będzie chciał do wójta, proszę podchodzić. Czy są jakieś... Może są jakieś... Może ktoś się tak? Dobrze, tak, punkt 22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół poprzedniej sesji miesięcy jest do wglądu. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. 13 głosów za przyjęcie protokołu. Proszę Państwa o przyjęcie. Dziękuję bardzo. Zamykam sesję Rady Gminy i teraz zapraszam o pozostanie.